Było to sporo lat temu, kiedy z jedną grupą prowadziłem rekolekcje, i w czasie tych rekolekcji jeden z głoszących używał obrazu Rembrandta "Powrót syna marnotrawnego" i omawiał poszczególne elementy tego obrazu. No właśnie, mówiąc o tym, pokazując jaka jest miłość Pana Boga. Wskazując na te zamknięte oczy, tego ojca, na dwie różne dłonie, pokazując też bose, poranione stopy tego syna marnotrawnego, który powraca to, jak ten ojciec w sposób czuły i, i, i miłosny przygarnia swojego syna do serca. Więc e, omawiał ten obraz, głoszący omawiał ten obraz i pokazywał właśnie różne aspekty tej miłości Pana Boga. Przygarniającej, otwartej, takiej, która przyjmuje syna marnotrawnego. I pamiętam, że w momencie, kiedy właśnie mówił o tym, jakby dał taki kadr, zbliżenie na, na tego syna marnotrawnego, który jest przygarnięty do serca ojca w tych swoich brudnych łachmanach, pewnie i śmierdzących, i w tym w tym swoim poranionym ciele. Pamiętam, że miałem takie bardzo mocne doświadczenie takiej mojej niegodności. Eee, zobaczyłem wtedy jakoś w oczyma mojej wiary, poczułem wtedy jakoś w moim w sercu, w moim sumieniu, że, że, że nie dałbym rady wytrzymać, będąc, jakby w tej, w tej roli syna marnotrawnego, że nie dałbym rady wytrzymać tego ładunku miłości. Która w tym momencie jest okazywana temu obdartusowi, temu, który wraca, właśnie poraniony, obdarty, jakby gdzie jest odsłonięta cała jego, cała jego brzydota, całe jego ubóstwo, cały jego upadek. Pamiętam, że miałem takie doświadczenie jakieś. Jakiejś bardzo dużej niegodności, tego, że, że nie dałbym rady, że, że gdybym to ja był tym synem marnotrawnym, nie dałbym rady przyjąć tego, nie czułbym się godny i gdzieś pewnie bym uciekł od tej miłości. Pozwalam sobie wspominać to bardzo osobiste doświadczenie. Ponieważ dzisiaj w, w ostatnim odcinku dotyczącym gościnności chciałbym właśnie zmierzyć się z tym tematem, zerknąć na, na jeden fragment Pisma Świętego, który też mówi o gościnności, a który prowokuje mnie do tego, by zmierzyć się z tematem umiejętności przyjmowania, umiejętności bycia kochanym, pozwoleniem na to, Abym został obdarowany miłością, dobrem ze strony Pana Boga, ale też ze strony drugiego człowieka. To ten punkt wyjścia, mam, mam przed oczyma w ogóle ten obraz, mam przed oczyma siebie, właśnie w takim poczuciu niegodności, w takim jakimś skuleniu, że, że gdybym to ja był tym synem marnotrawnym, nie dałbym rady po prostu stanąć w takiej, w takiej nagości, odsłaniając całą moją słabość i jeszcze pozwolić, by ten ojciec mnie po prostu kochał, pozwolić, by ten ojciec mnie obdarował. Oczywiście widziałem to jako coś, co wymaga we mnie przemiany, uzdrowienia, bo to mnie zamyka na, na przyjęcie Bożej miłości. Ale właśnie tak mi się to kojarzy z kolejnym fragmentem z Pisma Świętego. Mianowicie to jest dwunasty rozdział Ewangelii według Świętego Jana, wersety od pierwszego do jedenastego. To jest taki moment, kiedy. Jezus przychodzi do Betanii, do domu Marty, Marii i Łazarza. I tam jest wyprawiona uczta dla niego, na jego cześć. I tam też ta kobieta namaszcza stopy Jezusa drogim olejkiem nardowym bardzo cennym, no i Judasz jest bardzo zgorszony tym, że czemu to nie sprzedano, tego olejku, tylko go tak zmarnowano. Co widzę w tym fragmencie, który no, jest w kontekście gościnności, dom Łazarza, Marty, Marii był bardzo gościnnym domem dla Jezusa. Wiemy, że Jezus tam przychodził, że Jezus lubił tam spędzać czas, że przychodził tam nie po to, żeby nauczać, żeby uzdrawiać, ale przychodził tam dlatego, że tam byli jego przyjaciele, tam byli ludzie, z którymi łączyła go więź przyjaźni. Jakby przychodził tam nie po to, żeby dawać, ale po to, żeby również tam przyjmować. I w tej scenie, właśnie, kiedy Jezus jest na sześć dni przed Paschą. Co to znaczy? To znaczy: Jezus jest na sześć dni przed swoją męką i śmiercią. To znaczy, on już jako człowiek czuje ciężar tego, co się zbliża. Wiemy, że apogeum tego będzie w Ogrodzie Oliwnym, gdzie Jezus będzie przeżywał tak silny lęk, że aż będzie się pocił krwią. Ale na sześć dni przed Paschą, zaznacza Ewangelista, to znaczy, że Jezus już czuje ciężar tych dni. On już czuje ciężar tego wydarzenia i przychodzi do Marty, Marii i Łazarza. Nie po to, żeby nauczać, nie po to, żeby sprawić tam jakiś cud, ale przychodzi dlatego, że właśnie on czuje e, ciężar. On przychodzi, żeby przeżyć to ze swoimi przyjaciółmi, żeby siebie powierzyć właśnie im, żeby być w gronie ludzi, którzy go przyjmują, kochają, dla których jest przyjacielem, dla których jest ważny, dla których ważne jest to, co on przeżywa, żeby znaleźć tam również ukojenie od strony ludzkiej. To jest niesamowicie ważne, że my przecież bardzo potrzebujemy siebie nawzajem, bardzo potrzebujemy relacji, przyjaźni, bardzo potrzebujemy drugiego człowieka, który nas przyjmie i jakby to jest pierwszy moment, w którym Jezus właśnie jest tym, który się powierza. E, czy masz takie relacje? Czy umiesz wchodzić w takie relacje właśnie, kiedy, kiedy się powierzam w moim smutku, w jakimś moim doświadczeniu, w mojej chorobie, e, w moim byciu słabym? E, czy mam takie relacje, w których po prostu ktoś może mnie przyjąć, w, którym, w których. E, po prostu e, mogę powiedzieć: Potrzebuję Cię. E, mówię to dzisiaj, dopiero co e, spotkałem się z, z moim przyjacielem, do którego zadzwoniłem. Powiedziałem: Wiesz, potrzebuję się z Tobą spotkać, potrzebuję z Tobą porozmawiać, potrzebuję z Tobą omówić coś trudnego w moim życiu, i, i w, w, mój przyjaciel. Przyjął mnie i wysłuchał, mogłem mu się powierzyć. To jest niezwykle ważne, niezwykle cenne. Właśnie taki aspekt gościnności, w której potrzebuje być obdarowany, potrzebuje być przyjęty. Więc Jezus właśnie przychodzi do Marty, Marii i Łazarza, właśnie po to, aby się im powierzyć w tym trudnym momencie swojego życia. Co więcej, jakby jest następny krok tej gościnności. Czytamy o tym, że. Została wyprawiona na jego cześć uczta. To jest niezwykłe, że, e, że Jezus właśnie pozwala na to, aby na swoją, dla siebie wyprawić ucztę, pokazać w, okazać w ten sposób ich życzliwość, to, jak on jest ważny dla nich. To jest bardzo silny moment przyjmowania czyjejś miłości. Ehm. My bardzo umiemy dawać, my bardzo umiemy obdarowywać kogoś dobrocią, ale czasami nawet irytujemy się, kiedy coś komuś chcemy dać, oferujemy jakąś pomoc, chcemy kogoś w jakiś sposób no, no, pokazać mu, jak dla nas jest ważny. Bardzo się irytujemy, kiedy ta druga osoba zaprzecza, kiedy nie chce tego przyjąć, ale przecież mamy dokładnie tak samo. Czy umiemy przyjmować czyjąś życzliwość, czy umiemy przyjmować czyjąś wdzięczność, czy umiemy być obdarowani, czy umiemy właśnie przyjąć to, że ktoś coś chce dla nas zrobić, ktoś coś chce dla mnie zrobić, tak jak tutaj dla Jezusa została wyprawiona ta uczta, jak często jest tak, że wchodzimy w taką rolę, w poze, w której mówimy. Nie, nie, daj spokój, nie, nie, nie zasługuje na to, nie warto, nie warto sobie mną zaprzątać głowy. Czasami mamy jakieś właśnie problemy i tak dalej, ktoś mówi no powiedz, powiedz co przeżywasz. Nie, nie, nie chcę ci zawracać sobą głowy, nie chcę tutaj ciebie sobą jakoś absorbować. Więc bardzo często, jakby odmawiamy sobie prawa do tego, żeby ktoś się nami zajął, żeby ktoś okazał nam dobroć, żeby ktoś okazał nam życzliwość, żeby ktoś po prostu też nas jakoś uhonorował. Właśnie, kiedy mamy być uhonorowani w jakikolwiek sposób. Jak bardzo się przed tym bronimy, uciekamy, czujemy niegodni, że nie zasługujemy, że, że nie, że, że, że to, to nie dla mnie, że, że ja na to nie zasługuję, że to kto inny. Właśnie Jezus nas uczy w tej scenie umiejętności przyjmowania. To jest, on idzie w gościnę po to, żeby mógł być tam właśnie otoczony miłością, nakarmiony miłością przyjaciół. Dobrze jest się przejrzeć właśnie w tej postawie pana Jezusa, który przyjmuje, który czerpie. No i chyba najsilniejszy moment w tej scenie, kiedy. Ta kobieta przychodzi i wylewa funt olejku nardowego. Bardzo cenny, można powiedzieć, że, że na dzisiejsze czasy on mógłby kosztować nawet jakiś zarobek prawie, prawie roczny, więc jest coś bardzo cennego. Więc ta kobieta, która wylewa ten olejek na stopy pana Jezusa, namaszcza go. Więc okazuje Jezusowi w sposób bardzo mocny swoją miłość. Ona dotyka jego ciała, namaszcza jego stopy, całuje jego stopy, więc okazuje mu bardzo mocno swoją miłość, swoją czułą miłość. Jezus na to pozwala, Jezus to przyjmuje, Jezus nie neguje, Jezus nie mówi: Nie, nie, daj spokój, nie dotykaj mnie, nie, nie, tu nie, nie, nie warto i tak dalej. Jezus na to pozwala, właśnie po pozwala. Na to, by był obdarowany. No i tej sceny nie wytrzymuje Judasz. Judasz, który protestuje i mówi, czemu to nie sprzedano tego olejku. Oczywiście najczęściej komentujemy to w taki sposób, że Judasz był złodziejem i, i dlatego wykradał to, co składano do trzosa. Ale ja myślę, że, że możemy to zinterpretować również w taki sposób, że Judasz po prostu nie wytrzymał siły tej sceny. Ta scena jest bardzo silna emocjonalnie. Tam jest potężny ładunek miłości, który jest okazywany Jezusowi. On tego nie wytrzymał. On, który właśnie nie umiałby przyjąć i nie umiał przyjąć tej miłości. To, to dlatego to go doprowadziło do zdrady. On nie umiał przyjąć, nie umiał nie pozwolił Dać się pokochać panu Jezusowi, nawet w tej ostatniej scenie, kiedy Jezus przychodzi i mówi przyjacielu, nazywa go przyjacielem. Judasz nie umie tego przyjąć, nie umie uwierzyć w swoim sercu, że rzeczywiście jest dla Jezusa przyjacielem, że Jezus ma dla niego miłość i nie wytrzymując tej sceny, tego potężnego ładunku emocjonalnego, który jest w tej scenie, Judasz zaczyna protestować. Ale cała ta scena, w której Jezus przychodzi właśnie w gościnę do Marty, Marii i Łazarza, nie po to, żeby nauczać, nie po to, żeby tam jakoś działać, ale po to, żeby oni się nim zajęli, żeby oni mu okazali swoją miłość, żeby oni mu okazali swoją bliskość, żeby oni mu okazali swoją czość. I on to przyjmuje. On nie protestuje, on nie czuje się zażenowany. On nie, nie neguje tego, nie, nie wykręca się, że, że nie zasługuje, że nie, że, że tak nie można i tak. On to przyjmuje. To Słowo Boże bardzo, bardzo mnie zaprasza właśnie do takiego spojrzenia na gościnność, w której ja przyjmuję czyjąś gościnę, której ja pozwalam na to, aby ktoś mnie uhonorował, mnie docenił, mnie dowartościował i mnie obdarował. Czy potrafię to zrobić? To jest niezwykle ważne, bo no, miłość Pana Boga albo po prostu przyjmiemy, albo pozwolimy się kochać, albo się z nią rozminiemy.